prawica. Cieszę się, że tyle nas jest tutaj obecnych na tej wystawie. Ta wystawa została zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, które istnieje od 2002 roku. Chyba wszystkim wiadomo o tym, bo już daliśmy niejednokrotnie znać o sobie. Ta wystawa jest jedną z wielu. Ona powstała dzięki Wam. Dzięki Wam. Ja tutaj mam wypisane 40 nazwisk, nie będę czytał, bo bym Was zanudził. Chociaż tym, którzy ofiarodawcom, którzy nam te zdjęcia dostarczyli, to by się należało. Ale ja mogę tą listę wywiesić nawet na drzwiach kościoła, tak jak Luther w Wittenberg. 95 tysięcy. Ale to nie ma na razie potrzeby tego robić. Tutaj również zanotowałem sobie, że zorganizowaliśmy jako stowarzyszenie 10 dość dużych wystaw. I ta jest wystawą chyba 11, tak, Tadeusz? To wszystko się dzieje dzięki Wam. Bo od Was zdjęcia, od Was materiały i właściwie organizatorami tej wystawy to Wy Państwo jesteście. A my tylko jesteśmy robotnicy sezonowi. I taką wystawęśmy tutaj zorganizowali. Parę słów na ten temat od strony technicznej powie jeszcze kolega Tadeusz. No my mamy 100 zdjęć z tej bogatej kolekcji 500 zdjęć. Ale z drugiej strony chcę Państwu powiedzieć tak, że na pewno takich archiwalnych, wartościowych zdjęć jest jeszcze po domach, w archiwach domowych, w kasetkach, w albumach dużo. I żebym nie zapomniał, to jeszcze raz Państwa prosimy o to, żebyście rozgłaszali wśród swoich znajomych, że nie zamykamy tą wystawą tej akcji. Nadal będziemy zbierać, bo chcemy w przyszłości wydać album fotograficzny, w którym właśnie przedstawimy Żegociny w obecnym kształcie, a właściwie jej mieszkańców. Jeśli Państwo za chwileczkę będziecie patrzeć na te fotografie, to zdajcie sobie sprawę, że w tych fotografiach są pewne zmiany w stosunku do oryginału. Wiele z tych zdjęć miało format malusieńki, taki 3x4 cm, 6x9 lub było bardzo kiepskich technicznie. Ja tu za chwileczkę podam Państwu, żebyście oglądali przykład, co dzisiejsza technika komputerowa potrafi ze zdjęciem zrobić. Tak wyglądało zdjęcie dane do zeskanowania, prawie już niewidoczne. A w drugiej ręce trzymam to zdjęcie po obróbce fotograficznej. Proszę sobie porównać. To jest żmudna praca z taką starą fotografią, niemniej jednak mamy możliwość uratowania od zapomnienia wyglądu ludzi, wyglądu krajobrazu, budynku. Ale myśmy na tych zdjęciach przedstawiali. Po pierwsze, no, pewien krajobraz, który się zmienia. Jak tak popatrzymy na te zdjęcia, które przedstawiają widok starych chałupek, przedstawiają jakieś tam elementy krajobrazu. Tutaj mamy fotografię wieży nakamiennej, widokowej, której już niestety nie ma. Zdjęcia te dostarczą nam możliwości porównania pewnych rzeczy. Na przykład porównania stroju komunijnego. Są tam urokliwe zdjęcia klas, kiedy patrzymy na te mundurki, na te hałaty z białymi kołnierzykami, w których ja jeszcze chodziłem do szkoły. To dla dzisiejszej młodzieży to jest coś, co jest już głęboką historią. Trzeba powiedzieć tak, że zdjęcia również dostarczają pewnych wrażeń estetycznych. Pomimo tego, że nie było tak doskonałego sprzętu, to niektórzy fotografowie wykonujący te zdjęcia naprawdę potrafili operować aparatem i robili kadry tak zwane bardzo ładnie. Te kadry coś pokazują. Tu mamy przykład takiego zdjęcia, które jest ustawiane niewątpliwie. To nie jest moment, że tak powiem, szczególny, że akurat tak się zdarzyło. Zdjęcie ustawiane, ale bardzo ładnie skomponowane. Czyli dolna część obejmuje mniej więcej wysokość kolan. Osoby na pierwszej planie, widzimy wszystkie głowy, wszystkie postacie są widoczne na zdjęciu, więc zdjęcie jest bardzo dobrze technicznie zrobione. O to chodzi, że wartością zdjęcia jest to, że ono w sposób statyczny zatrzymuje dane, co się łapie w czasie, jakby zamraża
ten obraz, który kiedyś był ruchomy, który kiedyś był kolorowy, był dynamiczny, towarzyszyły temu jakieś tam dźwięki robione w czasie fotografowania, chociaż jak ja robię zdjęcia, to często się obserwuje taki moment, że jak się robi ustawione zdjęcia, to wszyscy nie tylko, że milkną, ale i wstrzymują oddech. Nie wiem, skąd się to bierze, ale to takie zjawisko się zdarza. No cóż, chciałbym życzyć Państwu udanych wrażeń. Zachęcam gorąco do tego, żeby wypowiedzieć się, przedstawić swoje wrażenia. Jeszcze raz zachęcam do przekazywania tych zdjęć, a właściwie prawa do ich wykorzystania, bo zdjęcia wrócą do Państwa dla stowarzyszenia, bo ratujemy dla następnych pokoleń no jakiś tam fragment z przeszłości naszej małej ojczyzny. No, chciałbym, nie wiem, jest Pan Wójt, może nam się wspólnie jakoś uda zgromadzić środki, żeby ten album starych fotografii wydać na 720-lecie Żegociny, bo w tym roku nas czeka takie ważne wydarzenie. Nie znamy wszystkich nazwisk. Ja staram się, ja mam dość dobrą pamięć tych faktów, które miały miejsce 100 lat temu. Mimo, że jestem troszkę młodszy. Natomiast nie znam też tych ludzi wszystkich z imienia i z nazwiska. Dlatego Państwo bardzo prosimy, jeśli rozpoznacie kogoś, mówcie, kto to jest, jak się nazywa, albo pseudonim jego, bo różnie bywa. My sobie to chętnie odnotujemy, bo do tego albumu nam to wszystko będzie potrzebne. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze na ten temat parę słów powiedzieć, bo zaraz Was zwolnimy z tego siedzenia, będziecie oglądać dalej. Chciałem bardzo serdecznie Wam pogratulować tych wspaniałych prac, które w tej sali miały już miejsce i to, co jest dzisiaj. Niedawno mieliśmy tutaj piękną wystawę naszych twórców ludowych. Wszystkie panie, panowie, którzy mają określone zdolności, pięknie namalowali tą Żegocinę i pokazali ją w obrazach. Zrobiło to wrażenie. Zrobiło to wrażenie. Dzisiaj mamy piękne zdjęcia tych, którzy ciężko, jak tu pan Tadeusz zauważył, z rysami na twarzy, ciężko pracowali dla tego pięknego środowiska. Budowali go. Tak jak mogli. Mieli proste maszyny. Mieli cepy. Jak się nazywają te scyzoryki do naprawy butów. Sierpy, kosy z karbonkami czy z obłąkami. Proste maszyny do tłuczenia kamienia w kamieniołomie. Korzystali z zaprzęgu konnego. Gratuluję tym, którzy przetrzymali te zdjęcia i tym, którzy tak pięknie je wykonywali, jako Tadeusz mówił, jako znawca. Muszę powiedzieć, że on teraz wykonuje piękne zdjęcia i piękne zdjęcia. I on najlepiej na ten temat może właśnie powiedzieć, dlatego bardzo spostrzeżenia jego są cenne, że już wtedy robili piękne zdjęcia. Teraz się robi jeszcze piękniejsze zdjęcia, bo jest o wiele lepszy sprzęt, o wiele więcej rzeczy. Żegocina była piękna, myślę, nadal pięknieje. I kolejne zdjęcia, które się pojawią na tej sali, nie wiem, za lat 30, za 20 i więcej, na pewno będą mówić o tym, jak to myśmy, nasze pokolenie żyło. Serdecznie Wam gratuluję i dziękuję za to wszystko, coście zrobili dla pokazania tej naszej Żegociny. A myślę, ten jubileusz 720-lecie, który tutaj nadchodzi. No, musi być wykorzystany ten czas przez nas, którzy chcielibyśmy pokazać tą Żegocinę właśnie w świetle nowych zdjęć, nowych przemian, żeby obok tych materiałów, w tym Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, w tych naszych piwnicach Centrum Kultury, pozostały kolejne dokumenty dla tej wspaniałej, pięknej, trudnej historii, ale jakże wdzięcznej dla tych, którzy uzyskali to dobro,
czyli to, że nam się żyje lepiej. Bardzo dziękuję Panie. Bardzo Panie Wójcie dziękuję za te słowa uznania, za słowa takiej dalszej zachęty, żebyśmy w dalszym ciągu coś robili dla dobra tutejszego środowiska i na pewno tak będzie, bo to jest zapisane w naszym statucie, że działamy nie destrukcyjnie, ale konstrukcyjnie. Póki zaś zaczniemy już działać w następnych dniach, to trzeba żyć teraźniejszością. A teraz mamy miłą uroczystość i ja korzystam z tej okazji i chcę Państwu złożyć w nowym roku, który już wkroczyliśmy, dużo zdrowia, pomyślności, dużo satysfakcji z pracy, radości z własnych najbliższych osób, z wnuków, z wszystkiego, co Was tylko może ucieszyć i uradować. I na tą okoliczność, i na tą okazję chcieliśmy Państwa poczęstować maleńkim toastem szampana i za naszą pomyślność ten toast wychylimy za chwileczkę. Bardzo proszę. Thank you.